Nagrywanie dźwięku przy użyciu mikrofonu USB. To dobry znak. Nieźle. Dobrze, coś takiego wyświetla. Same dobre znaki dzisiaj, bo świeci słońce, bo jesteśmy w górach, bo jesteśmy we dwie, bo są właśnie rowerki, a nie motorki. To jest szkoda. No właśnie, jesteśmy w górach, są rowerki. I co? I nie masz takiego poczucia oddechu na plecach, że zaraz wyskoczy jakiś pan prawdziwek z legitymacją i powie: idziesz do więzienia. Ja o tym zaraz opowiem wszystkim, co ja o tym wszystkim sądzę, proszę pana, bo jak jadę i słyszę, że pił w okolicy, a ja nie mogę na swoim marnym, nędznym dwusuwie z kościółkę z ryje jeździć, to mi się nóż w kieszeni otwiera, ale ekolodzy się ze mną nie zgadzają i za to pewnie pójdę do więzienia. Co powiedziałem? Ekolodzy się z tobą nie zgadzają. Ciekawe, czy ekolodzy zgadzają się z tak zwanym utrzymaniem, czy jak to się nazywa w ogóle? Bo oni nie wyrzynają tych lasów, tylko... Rekultywacja? Jakieś takie trudne słowo, którego właśnie zapomniałem, ale to jest wszystko utrzymywanie balansu w przyrodzie. To wyrzynanie drzew na potęgę i wywożenie ich gdzieś tam do innych krajów, po prostu kradzież moim zdaniem. Ja powiem, jak ja to widzę. Ja kiedyś byłem w takim kraju, co się Brazylia nazywa. Niby dziki kraj, niby daleko od świata, niby barbarzyństwo, niby boisz się okradną. Wiesz, o co chodzi, nie? Te wszystkie historie. I człowieku, gościu, którego sobie zamieszkałem na couchsurfingu, mówi do mnie tak: Tobiaszu, a chciałbyś ze mną pojechać na offroady tym swoim motorkę? Ja mówię: pewnie. A mówię: gdzie jedziemy? A mówi: do lasu. Ja mówię: a wolno? A mówi: nie wolno, ale tu jest taka ścieżka, że wolno. I podjechaliśmy sobie do takiego kiosku, zapłaciliśmy pewnie po 10 euro ich tam realsów, nie pamiętam, co tam było. I pan dał mi bilecik i powiedział: może pan tędy jechać. Jest ścieżka przez las, przez rzeki, podjazdy, zjazdy, górki, drzewa, hopy, wszystko. Dookoła siatka. I pan, ja mówię: jak to jest możliwe, stary? A on mówi: no tak, jeździmy, a te pieniądze idą na utrzymanie i tej ścieżki, i lasu. Czyli wyrzynają Puszczę Amazońską, żeby tam hodować palmy, żeby był olej palmowy, ale z drugiej strony nie są aż takimi hipokrytami, żebyś ty nie mógł jeździć, bo są do tego miejsca wyznaczone. Dlaczego tak nie może być w Polsce? No bo motorzyści są źli. Być może sami na to zapracowaliśmy. Powiem wam, że w Beskidach naprawdę robi się łyso i przez to, że robi się łyso, to będzie coraz więcej erozji, będzie coraz więcej powodzi, będzie coraz więcej syfu, więc ja przepraszam, ale nie wierzę w to, że ktoś tutaj sprawuje pieczę nad tymi lasami, że to wszystko dzieje się zgodnie z naturą. No oczywiście, tutaj rosną świeże drzewka, ale mimo wszystko ta droga tutaj, na której stoimy, w ogóle jest super utrzymywana. Wiesz po co? Właśnie po to, żeby targać drzewo z gór, i serce mnie boli, jak jeżdżę po prostu po tych górach i widzę, że przerzedzają się te lasy. I fajnie, że mamy piękne widoczki, ale wolałbym ich nie mieć, wolałbym tu mieć gęsty las, który będzie nam produkował powietrze. A i tak jeżdżą na tych krosach, i tak jeżdżą. To nie lepiej byłoby to zrobić te hilejek i tych wszystkich, co jeżdżą wszędzie i rozjeżdżają wszędzie, wrzucić do tego lejka, wyznaczyć trasę, niech sobie jadą tym lejkiem. I zwierzęta się nauczą, się nie będą bały, bo tam głośno jest, nie będą chodzić, pójdą gdzie indziej. Generalnie jak piłują tym łańcuchem, to i tak dwie góry dalej słychać. Nieważne. Oczywiście, że tak. A ja jeżdżę sobie tu po okolicy i czasem spotykam policję w tych radiowozach, jeżdżą i zatrzymują turystów, jadę na rowerkach i pytają, czy nie widziałem gdzieś jakichś motocyklistów, którzy tutaj przejeżdżają. Zawsze mów, że pojechali w drugą stronę. Nie było nigdy i w ogóle. Słuchajcie, dzisiaj z nami rowerki, bo jesteśmy właśnie ekologiczni, ale trochę ekologiczni, trochę, ale tacy bardziej z pazurem niż tacy goście, co jeżdżą w pantalonach po asfalcie. Znaczy, ekologiczni, w lajkrach. No nie wiem, w czymś tam jeżdżą. Ja nie chcę jeżdżą w sumie. Nie, no super. Ja nic nie mam do tych ludzi, którzy jeżdżą wyczynowo na rowerach w żaden sposób. Ale ja też nie, bo gość, co jeździ w lajkrach, mi co miesiąc płaci pieniądze za moją pracę. Kocham rowerzystów. Tak jak mówiliśmy zresztą wczoraj, że... No dobra, nieważne. Nie mówiliśmy wczoraj, bo na YouTubie pierwszy odcinek. Dobrze, ja nie chciałem już tego ciągnąć, bo chciałem pogadać o rowerkach. Tak. Chciałem tylko powiedzieć, że rowerzyści to jest po prostu przez samochodziarzy uważani rowerzyści są za inny stan umysłu. Ale to trzeba pojeździć na rowerze. Przede wszystkim wszędzie trzeba mieć zdrowy rozsądek. No i co? My też mamy trochę zdrowego rozsądku, ponieważ jeździmy na rowerach, jeździmy sobie cichutko, jeździmy sobie nie całkiem spokojnie, ale no tak sobie jeździmy, żeby przeżyć. Emocje jak na rybach. Tak? No, nie. Chyba jak złapiesz takiego szczupaka. No, Kasperek by ci powiedział. Nie, no słuchajcie, bo to będzie chyba trochę tak, że ja będę się starał być tym gościem, co tak trochę po co te rowerki, a ten będzie zachwalał. Bo generalnie ja nie jeżdżę na rowerkach, on jeździ. No tak, ja jestem zagorzałym zwolennikiem rowerów, MTB w górach. Jak mieszkasz w takim miejscu, no to trzeba korzystać z tego miejsca. No i właśnie ja staram się to robić. No i nie możesz jeździć tutaj sobie po górach na krosiku. No właśnie, no gonią fotopułapki i tak dalej. No kurczę, jednak... A, no,
Nieważne. Nie czuję się z tym dobrze, jeżdżąc po lesie, wiedząc, że zaraz będę musiał uciekać przed kimś, potem się jeszcze tłumaczyć, a w telewizji będą mówić, że znowu dawcy krążą po lesie i uprawiają nierząd. Dlatego jeżdżę sobie na rowerze i bawię się, powiem ci, jeżdżę całkiem nie gorzej, to jest inna forma. Na co dzień jeżdżąc na motocyklach, później w czasie wolnym przesiadając się na rower, no jest coś innego, jest odskocznia, zwłaszcza jeżeli możesz trochę połączyć te motorki z rowerami, bo mamy tutaj napęd, drodzy Państwo, i to powoduje, że tym rowerem jesteś w stanie w górach, nawet bez żelaznej formy, naprawdę zrobić tych kilometrów trochę. Jestem przy tego przykładem, ponieważ w takich górach jeżdżę na rowerze trzeci raz, no dzisiaj czwarty, bo wczoraj też jeździliśmy. Raz jeździłem góralem z komunii, raz sobie wypożyczyłem jakiś tam rower bez napędu elektrycznego i prawie zdechłem, a dzisiaj jeżdżę z napędem elektrycznym i bardzo solidnie się nim wspomagam, bo nawet Piotrek mówił, że pod niektóre górki nie da się podjechać normalnym rowerem. W sensie trzeba by mieć chyba żelazną, stalową kondycję i umiejętności jazdy. Mi się nawet to udało, żeby tak podjechać. Oczywiście traciłem widzenie i kręciło mi się w głowie od zmęczenia, ale no to spoko jest, że później właśnie, o właśnie, dobra, bo te podjazdy trochę mnie nużą. Ja generalnie wolę biegać niż jeździć na rowerze, ale zjazdy są takie, że na motorku są podobne emocje. A ja z kolei uwielbiam się złachać na rowerze na podjeździe. I mam taki zwykły rower MTB do jeżdżenia po górach, natomiast ostatnio, przyznam się, przesiadłem się na e-bike'a. I testuję takiego e-bike'a produkowanego przez mojego kumpla i w ogóle coś tam. I to też jest fajne. To nie jest tak, bo to jest kolejny mit, o którym warto by chyba porozmawiać, że rowery elektryczne to są dla emerytów i jak wsiądziesz na elektryka, no to już w ogóle znaczy, że jesteś leniem śmierdzącym i tak dalej. No niestety nie. No ale zobaczcie, kto jeździ na rowerach elektrycznych. Tutaj w Bielsku to można powiedzieć jest mekka, enduro, MTB i tak dalej. Jeszcze z 5 lat temu to jeździło kilka procent na elektrykach. Teraz kilka procent, może kilkanaście jeździ na zwykłych rowerach, a ludzie przesiedli się na tego typu maszyny. Tylko że to są maszyny niejednokrotnie wyczynowe i oni naprawdę ciorają porządnie tymi rowerami. Ja sam wiem po sobie, że ja też się zmęczę na tym rowerze. Nie muszę cały czas jechać na pełnym wspomaganiu. Mogę sobie je regulować, ale dzięki temu, że mam ten napęd, to mogę po prostu w tym samym czasie zajechać dalej. Pobawić się, nie wiem, normalnie to podjeżdżasz pod jedną górkę, no i siłą rzeczy czujesz już nogi i się troszeczkę zmęczyłeś. Bo to jest też tak, że jak ja bym wsiadł na ten rower zwykły i próbował tu podjechać, to pewnie bym sobie mięśnie pozrywał. I podobnie, że mam, że takich cestków jak ja, co... O, patrz, pszczółka. Rozjechana? Nie, cała. Uciekaj, pszczółko, żebym ci nie rozjechał. I takich cestków jak ja jest dużo. Że kupią sobie rower, no i nie mają czasu jeździć co tydzień, dwa razy w tygodniu, tylko raz w miesiącu na przykład wyjadą w niedzielę, żeby się troszeczkę zrelaksować, no i wtedy mogą sobie narobić kontuzji od takiego, wiesz, no mocno, mocno, mocno. A ten elektryk, mimo wszystko, on tylko cię wspomaga, a nie wciąga na górę. I w moim przypadku to jest spoko. A w ogóle to mnie nie słuchajcie, co ja mówię o tych rowerkach, bo ja się na rowerkach absolutnie nie znam. Swoją karierę rowerową zawiesiłem na kołku po liceum i stwierdziłem, że już mnie nużą rowery i się przesiadłem na motorki. A i co? A i będę mówił wszystko z perspektywy motorzysty. Ale to właśnie fajnie, że mówisz o osobie, która wsiadła dopiero na rower elektryczny i swoje pierwsze wrażenia tutaj sprzedaje, bo myślę, że jest wśród nas motocyklistów sporo osób, które chciałoby sobie pojeździć w weekendy, porobić coś jeszcze poza motocyklami. Nie dla każdego motocykl enduro jest dostępny, również z tego względu, że nie zawsze można nim pojeździć legalnie i tak dalej, więc jest to na pewno fajna alternatywa. Co jest? Masz to włączone? Mam. Na pewno? A mam. Dobra, uff. Mam. Jest to na pewno, ale co, idziemy sprawdzić, czy się nagrywa? Jest to, nie, dobra, ja idę. Trzymaj ten rower, ja sprawdzam. Jakby to poszło w przepaść. Ponaciskał mi. Czekaj, nagrywasz no się? No i fajnie. Nie, no musimy to sprawdzić, czy się nagrywa. Sprawdź. Chłop ostatnio mi jakiś napisał, żeśmy sobie lusterko ustawiali z tyłu i widzieli. No jak to chcesz zobaczyć w lusterku? No bo przecież to jest, to wszystko widzisz w lusterku, czy się Kupię, nagrywa. Nie ma, da się, ludzie. Mam dziwną informację, nagrywa się i chyba nawet jest dźwięk. A mówiłem o alternatywie. Myślę, że dla wielu taki rower elektryczny może być fajną alternatywą. Może być też fajnym sposobem na przełamanie się i powrót do aktywności fizycznej. No bo jednak na zwykłym rowerze dosyć szybko zaczniesz się męczyć, może cię to zniechęcić. Cię mogę? Tak. Bo ja uważam, że największą szkodę wszystkim pojazdom elektrycznym robi mówienie, że to jest alternatywa. To nie, znaczy, to nie jest coś za coś. Nie, to nie może tak być. To jest coś obok czegoś. Alternatywa to jest jednak, że coś wykluczasz i przeskakujesz na coś innego, nie? No, to jest alternatywa dla zwykłego rowera. A! Tak. O Jezus, już myślałem, że mówisz o motocyklu, już mi aż serduszko zabola. Nie, nie. No, znaczy, w pewien sposób można by to też w ten sposób ujmować, bo tak jak powiedziałem, no ty możesz legalnie, spokojnie z rodzinką i tak dalej i spędzić sobie fajnie czas.
i nie musisz mieć UDI jak Schwarzenegger, żeby też pojeździć. Schweizenegger. Jak Schweizenegger, żeby też sobie pojeździć po górkach, pooglądać takie piękne widoki. No i pocieszyć się z na przykład fajnego weekendu. Ja wiem jedno, że ostatnio na torze jak byłem i jeździłem, to mi nogi puchły. Odjeżdżałem na stojąco i puchły mi dlatego, że dawno nie jeździłem i mało się ruszałem w ostatnim czasie. Był taki gorszy czas trochę miałem. A właśnie... Ja bym to traktował tak, że jak chcesz jeździć na motorku fest, to jeździ sobie na rowerku i wtedy na motorku łatwiej ci będzie jeździć. Bo to jest trochę tak, że nawet na tych twisterach, czy tam jak się nazywają te zjazdy tutaj, to wykorzystujesz te techniki motocyklowe. Oczywiście ja się gubię w tym. Gubię się przede mną, dobra, muszę wam powiedzieć, co za baran wymyślił, że hamulce są na odwrót w rowerze. Ja tego nigdy nie zrozumiem. Dlaczego z prawej dłoni mam tylny hamulec, a w lewej przedni? Bym fiknął ze 40 razy wczoraj i dzisiaj. Nie mogę się tego przestawić. Za dużo jeżdżę na motocyklach, to jest raz. Dwa, jak jadę i jest zakręt, to nogę wyjmuję i próbuję dodawać gazu. Automatycznie mi to idzie. Stary, to jest niesamowite. No ale jeden dzień jeżdżenia wczoraj i już tutaj na zjazdach, na tych stołach, to whipy tam odwalał, takie mikro, ale były... Mikro whipy, bo gazu brakowało, żeby go wystawić bokiem. No, także sądzę, że bawiłeś się przednio. Nie, no super jest. Dzisiaj będziesz się bawił jeszcze lepiej. A w ogóle powiedzmy może, na czym my jeździmy, bo tych rowerów jest trochę już na rynku i jest pewna firma, która w pewien sposób powraca do rowerów elektrycznych. A dlaczego powraca? A właściwie już powróciła, bo nie wiem czy wiesz, ale Yamaha jest pierwszym na świecie producentem rowera elektrycznego. To oni właśnie skonstruowali pierwszy rower wspomagany elektrycznie. Serio? Tak. Patrz, ale jajce. To było z milion lat temu. I potem Yamaha gdzieś tam trochę przycichła w tych rozwiązaniach. To znaczy, oni cały czas kontynuowali rozwój samych silników, ale nie budowali rowerów, więc tradycje mają ultra długie. No a teraz postanowili w zeszłym roku bodajże wrócić do produkcji rowerów sygnowanych. Tutaj w ogóle tego nie widać, bo jest cała zabłocona. To nie masz, bo porysujesz, że to nowe są. Tu jest taki napis Yamaha, to jest autorska konstrukcja. Ja w ogóle, jakby to nie były Yamahy, to bym go wyśmiał, że mamy rowery przetestować. W sensie, no jesteśmy jednośladem, czyli jednoślad, ale robimy motorki. Jakby to nie były Yamahy, to bym się obraził, mówię, weź się wypchaj z tym, nie będę tego robił. Ale jest jakaś konotacja motorkowa, Yamaha. No, już mi łatwiej to zaakceptować. Goście robią fortepiany, skrzypce i gitary. No to gitary jeszcze fajne. Rower mogą zrobić. Mam. I perkusję. Mam Yamahę. Masz Yamahę. A czekaj, no mam nawet motor Yamaha jedną. No, ja też mam kilka. A, życie jest piękne. Dobra, rowerki. W ogóle zaskakujące dla mnie motorzysty. Cały czas z punktu widzenia motorzysty. Po pierwsze jest to, że jest takie duże kółko z przodu. Jak walę po korzeniach czy kamieniach, to już mi się wydaje, że zaraz przez kierownicę będę leciał. A on sobie przejeżdża gładko i to jest zaskakujące. Zaskakujące jest to, że jadę na rowerze, w którym działa zawieszenie. Mimo, że nie ustawiałem, jest, no jak widzicie, tak wciśnięte, to może powinien mniej, bardziej, nie wiem, nie znam się na rowerach. W każdym razie wczoraj właśnie on powiedział, że próbowałem robić mikrowipy, bo żeby trochę urozmaicić coś, to parę razy, znaczy zawsze robiłem niedolot i ten zawias mi wybierał. Wybierał, ale to dlatego, że ten osprzęt tutaj jest całkiem niezły. Wystarczy spojrzeć na to, że mamy tutaj grupę XT, jeśli chodzi o przerzutkę, czyli no wysoką półkę i to czuć, że ta przerzutka działa stabilnie, że możesz sobie z dwie strony se tutaj zmieniać te biegi. Jak jeździsz, jak się przyzwyczajasz do XT-ka, to po prostu jak siądziesz trochę niżej, to no to nie ma tam jakichś wielkich przeskoków, ale fajnie, że jest XT, że to działa płynnie pewnie. Ty morda, a skoro jest XT ja, no. I to jest Yamaha też, to ile to kosztuje? Yamaha XT. No, ile to kosztuje? A, bo to Shimano Deore XT. Ten rower z 23... Nie dlaczego wiem, rower kosztuje 23, a motocykle kosztują 23 albo 5 i mają milion tysięcy części więcej, na przykład w samym silniku? No. Nie wspominam o tym, że przecież zawieszenia wydają się bardziej zaawansowane. To prawda, natomiast Yamaha nie jest jej wyjątkiem. Rowery po prostu tyle kosztują. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Dlaczego? Nie mam, nigdy nie produkowałem rowera, na przykład, no, może być wielka marża na tym wszystkim, natomiast rowery elektryczne tyle kosztują, no i powiem wam tak, patrząc przez pryzmat rynku, patrząc przez pryzmat tego, co tutaj mamy w tym rowerze, to on jest całkiem tak zdroworozsądkowo gdzieś tutaj poukładany, jeśli chodzi o cenę i to, co dostajemy w zamian. To, co mi się podoba, to na przykład to, że mamy tutaj autorską ramę Yamahy. To nie jest jakiś tam, wiesz, ramę ze sklepu napisali setu Yamaha. A to jest jakiś kompozyt, czy to jest aluminium? Nie, aluminium. Tutaj widzisz spawy. O kurde, ale porysowałem. Wygląda kozacko, ale też... W ogóle, to jest rower all mountain. To nie jest jakiś hardkorowy downhill. To jest rower taki, można powiedzieć, uniwersalny. Czy to nie jest najbardziej wyczesany? To znaczy nie, bo jak masz rowery downhillowe, to one będą, powiedzmy, bardziej przystosowane do zjeżdżania, ale pod górę się nimi gorzej podjeżdża. Ten jest taki bardziej uniwersalny. Nie, on jest uniwersalny. Taki enduro. A powiedz mi, można jeszcze lepszy rower kupić elektryczny? Można. Można kupić. A Yamaha ma?
Nie, Yamaha nie ma. Wiesz, Yamaha dopiero wróciła, wydaje mi się, że tak troszeczkę się próbuje rozpychać na rynku rowerów i dlatego zrobili taki wypośrodkowany rower, żeby zaznaczyć to, że są i że można sobie jeździć Yamahą, która jest, tak jak wspomniałem, fajnie tutaj zestrojona tak, nie wiem, uniwersalnie. No ale trzeba powiedzieć też, że mamy tutaj super hamulce Magura, które działają świetnie. Czterotłoczkowe zaciski. To pompy Magura radialnie. Są. Pompy Magura, tak? A zaciski? Nie, zaciski też. A. Tak. Ty, ale w ogóle ja jestem w szoku, bo jak wsiadłem i już... Bo cały czas mi się mylą te hamulce, no ja nie wiem. Jakbym miał taki rower, to bym to od razu obrócił, żeby sobie nie robić później problemów na motorku. Nieważne. Ważne jest to, że te hamulce to mnie zaskakująco tak, że... Wow, jak to hamuje. Ty to hamuje normalnie jak motocykl, ale mocniej. To jest takie ostre to stary, hamowanie. Z tyłu masz 210 czy tam 3 mm tarcze, to masz jak w motocyklu. No? Z przodu też jest... No z tyłu nie, 220 są czasami. W stosunku do wagi, no to te hamulce są kozak. Fajna rzecz, że w standardzie dostajemy również opuszczaną sztycę. Jak ktoś jeździł sobie enduro, no to wie, że za każdym razem jak zjeżdżasz, to trzeba opuścić ten fotel, żeby cię, jak cię podbije, żeby cię z siodełka nie wysadziło. Albo fotel schować się w ramię, albo w tyłku. Taka jest no, prawda. Właśnie. Sprawdźcie, to się nagrywa. Gdzieś musi. A ja wam mogę powiedzieć, że w ogóle odkryłem, bo nie wiedziałem, że w rowerze to ma znaczenie. Ty, no nagrywasz. Nie wiedziałem, że to ma znaczenie w rowerze, bo wczoraj jechałem i nie mogłem wjechać pod górkę i to wiadomo, że to nie chodzi o brak umiejętności, bo jestem Polakiem, ja mu wszystko umiem, tylko o ciśnienie w oponach. No i tak mówię, a spróbuję, spuszczę powietrze, żeby zobaczyć, o co chodzi. Spuściłem powietrze i ty wjechałem pod górkę i od tamtej pory przestałem mielić kołami. Ty żeś spuścił, ty pierwszy raz zawór Presta widziałeś. Nie, miałem kiedyś w kolarce, miałem taki rower kiedyś i strasznie mnie ten zawór denerwował, bo nie umiałem tego pompować. Taki wężyk musiałem do tego mieć, Boże. Tak? To tak. Trzeba wężyk mieć, nie? No tak. Nie trzeba. Ale można pewnie jakąś specjalną pompkę nie, za... Nie, są takie jak to w rowerach. Mikropompki, które za 1500-200 zł nie, i musisz nie, na fakturę nie, brać, nie. Na szczęście te przeżyć. Akcesoria nie są takie drogie do rowerków. Ale warto ze sobą wozić dętkę, bo no, czasem się zdarzy, że się jakiś pancerz złapie. Zwłaszcza, że wiesz, no te opony są też poodchudzane w jakiś sposób, żeby to wszystko nie było za ciężkie. Ten rower z baterią, ze całym sprzętem waży 24,5 kg chyba. Jak widzę te szprychy takie cieniutkie, to mi się wydaje, że to koło zaraz wystrzeli, a to trzyma się. Trzeba powiedzieć też, że mamy tutaj takie no, masywne, dosyć szerokie obręcze. Dzięki temu oponka też jest szersza. Koła są 27,5, czyli ten taki trochę niższy standard, bo jest też 29. Ten 27,5 mówią, że jest bardziej zwrotny, czyli taki bardziej... No wiesz, mniejsze kółko. No, co? Fajnie, że mamy tutaj wielką pizzę z tyłu, 50 ileś tam zębów, więc nie brakuje przełożenia nawet na najstrąbszych podjazdach, co dzisiaj mieliśmy okazję. Tutaj raczej wchodzić. Koło przednie podnosi i lecisz w kosmos, tak, ale tak. Fajne, bo ja jak na niego wsiadłem, to od razu mówię, kurna, jaki ciężki jest ten rower. No, nie, jeżeli ale... nigdy nie jeździłeś na e-bike'u, to takie faktycznie jest wrażenie, no bo tutaj jednak no, jest 24,5 kg, a nie na przykład 14, jak zwykły full. Ale właśnie do tego zmierzałem, że... Po pół dnia już wczoraj już nie czuję, że on jest ciężki. To już jest normalny rower. W sensie, wiesz, to są punkty odniesienia, że na jakimś tam gówniaku za 2000 zł pewnie na co dzień. Ja bym powiedział jeszcze jedno, że z punktu widzenia motocyklisty, jak wsiądziesz na taki rower, to będziesz się na nim czuć trochę pewniej niż na zwykłym rowerze na zjazdach, ponieważ zwykły rower jest lżejszy i przez to ma trochę mniejszą bezwładność. Jest bardziej nerwowy, bardziej taki impulsywny. Wiesz, że mam taki problem, że nigdy nie wiem, czy bezwładność jest większa, czy mniejsza? Nie umiem tego ogarnąć swoją psychiką. No tutaj jest tak troszeczkę, jakbyś jechał na motocyklu bardziej niż na zwykłym rowerze. To czuć, że ten rower trochę więcej waży, więc dla motocyklisty myślę, że to podczas zjazdu może być nawet na plus, żeby się tak trochę pewniej czuć na tej maszynie. W ogóle zauważyłem, że... kichnąć muszę. przeszło. Zauważyłem, że widelec jest sztywny, bo normalnie w takich rowerach, co jeździłem, coś tak wygina przed tył, a to tak w miarę trzyma. Nawet wczoraj, już wiem, była taka trumna i wyskoczyłem, trumna to jest, że jest hopa, hopa i tu stół. Płasko. I wyskoczyłem sobie, wiadomo, żenująco niska, ktoś jeździ na rowerach, to by najwyżej zrobić ciuś. No ale ja dla mojej potrzeby i możliwości to, o Jezus, mistrz świata. No i oczywiście na lądowaniu pomyliłem hamulce, zamiast cisnąć tył, wcisnąłem przód i... Tam było ślisko, nie było przyczepności, ale na tyle, że koło zablokowało. Jak mi zablokowało to koło, to właśnie aż się zdziwiłem, że to koło się przesuwało nie takimi podskokami, kiedy masz sztycę przednią, która się zaczyna, wiesz, wyginać. No, gość odkrył.
No bo w takich rowerach, co ja jeżdżę, to zawsze ta sztyca się wygina w cały świat. No tak, no dlatego wiesz, no za rower odpowiedniej klasy też trzeba odpowiednio zapłacić. Ja tutaj absolutnie nie chcę tłumaczyć ceny rowerów. No wiesz, za ten dzwonek? Wydaje. No właśnie, dzwonek jest akurat super, fajnie, że jest w standardzie. Te lampki chyba też dają w standardzie. I tutaj jest jeszcze taka kłódka, którą zdjęliśmy. Warto sobie mieć kłódkę w takim rowerze, no bo trochę to kosztuje i strach by było zostawić. To, co mi się podoba, proszę pana, w tym rowerku, to to, że on jest taki uniwersalny i do mnie przemawia. Ja nie potrzebuję bardziej wyczynowego sprzętu do swojej marnej jazdy i wydaje mi się, że to jest taki... Taki fajny standard, taki mocny standard. Zapytacie o zasięg, a ja wam powiem, bo odkryłem, że jedna górka to jest jedna kreska. No to zależy jaka no, górka. No dobra, górka, ale przy... ustalmy. Po pierwsze, kiedy jesteś taką fajtłapą jak ja i nacisk masz na pedały jaki masz. Po drugie, na tych górkach co byliśmy do tej pory. No tutaj w Bielsku pewnie są mocniejsze, ostrzejsze, wyższe, wszystko. Ale na takie rzeczy, na które amator jedzie po prostu. Bo jesteś amatorem, skoro musisz pytać o zasięg takiego roweru. Jeżeli jeździsz, to wiesz. W każdym razie, jeżeli zastanawiasz się, to jedna górka to jest jedna kreska. Zajeżdżasz na knajpa, w knajpie tam wypijasz co chcesz i ładujesz w międzyczasie, mam ładowarkę w plecaczku i w godzinę ładuje się do 80% i znowu masz 4 kreski. Te 80% to są 4 kreski. No, ale i da radę podjechać wtedy pod jedną górkę, żeby były 3 kreski. Czyli te 100%, czyli te pierwsze procenty od 100 do 80 to nawet mogą być 2 podjazdy. Ale to też wszystko zależy nie tylko od górki i tak dalej, ale też od tego, na którym trybie wspomagania jedziesz. I od ma górki. Ile dajesz z siebie? Ja bym chciał jeszcze powiedzieć tylko o samym silniku. Wydaje mi się, że ta konstrukcja Yamahy, która tu jest zastosowana, no jest światowej klasy i nie odstaje absolutnie od tego, co mamy wśród konkurencji. Bardzo mi się podoba tak zwane brzydkie słowo responsywność, czyli czułość tego napędu. On ma bardzo czuły pomiar mocy i momentalnie daje ci wsparcie, ale też bardzo szybko je odcina, co też może kogoś zdziwić, jeżeli jeździł na takich rowerach starszej klasy. I to jest tak, że im mocniej ty pedałujesz, to on mierzy, że potrzebujesz więcej mocy i wtedy jakby z automatu, w zależności oczywiście od trybu, na którym jedziesz, daje ci odpowiednio większe wsparcie. No fajnie. No fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie też, no... No, czy i teraz zapytacie, Wosu, a kupiłbyś sobie taki rower? A ja bym powiedział, że no w sumie to bym sobie kupił, tylko... Co bym z nim zrobił? Jeździłbym sobie. Po Zelowie, po płaskim to bez sensu mieć taki rower, nie? No, Yamaha też ma inne rowery takie na szosę i na miasto, bo też nie każdy potrzebuje wyczynowej maszyny. Niektórzy potrzebują rowerka do przemieszczania się i wtedy elektryczne rowery też się super sprawdzają, ale my zostajemy tu przy sporcie. Mógłbyś go trzymać u mnie i sobie przyjeżdżać tutaj na rowerkowanie na przykład. Mhm. Tak jak ty do mnie na tor przyjeżdżasz, no, tak by to wyglądało. Ale musiałbym trzymać swój motorek u ciebie. No jest to do zrobienia. No, to może tak zrobimy. Ty rower u mnie, ja motorek u ciebie. No dobra. Jakoś to będzie. A w ogóle to co? Może ja tylko szkoda, że musimy je już oddawać. Może jakieś tam, nie wiem, państwo z Yamaha jakieś finansowanie, bo coś? Moja zdolność kredytowa już jest bardzo taka naciągnięta na jak guma od majtek i nie ma szans, żebym dostał jakiekolwiek kredytowanie. Za dużo motorków w moim życiu. No, rowerki spoko, motorki fajniejsze, ale motorki spoko. Znaczy rowerki spoko. Rowerki spoko, tak. Nie jako alternatywa, ale jako dodatek do motorków. No. Ja to nienawidzę w ogóle tych wszystkich, co w internecie mówią, że to elektryki zamiast spalinowych czy coś. Dla mnie, niech se będą, masz samochód spalinowy wielki, którym jeździsz, to i masz sobie na przykład elektryka, którym jedziesz do sklepu, bo małego jakiegoś tam pizdzika. Mi się podobają te naklejki na samochodach, jak przerabiają ten slogan jednej znanej firmy, która produkuje hybrydy i jest Stab Hybrid Go V8. Czyli dajcie spokój z hybrydami, dawajcie V8 do samochodów. No i tu jestem też za. I kiedyś takiego mema widziałem, że Golf 1, taki stary, klepaczka, nie? I napis taki na brudzie, napis paluchem. 4 litry na 100. No mi wasze pompowtryskiwacze. I wasze hybrydy, które palą tyle samo. No. No tak. No, na rowerkach się spoko jeździ. Znaczy fajnie się poruszać. Generalnie tak przyjemny dzień mam dzisiaj, mimo że no właśnie, story. Bo to jest nasz drugi dzień na rowerkach. Wczoraj nam dolało fest, zresztą to widać po rowerach. Nie mieliśmy nawet jak ich umyć. No ale nie ten, co? Ze mnie błoto odpadło z rowerka. Nie, bo my nie powiedzieliśmy o najważniejszym. Bo my jesteśmy na wielkiej wyprawie rowerowej. Jedziemy cały czas przed siebie. No tak, i najważniejsze jest to, że i ta infrastruktura w górach już jest na tyle rozwinięta,
rozwinięta, przynajmniej tutaj, ale wydaje mi się, że coraz więcej tego jest, bo coraz bardziej popularne są rowery i każdy, kto chce ściągnąć klientów do swojej knajpy, czy schroniska, czy czegoś, stawia takie po prostu gniazdka na zewnątrz ze stojakami na rowery, gdzie możesz podpiąć swój rowerek, naładować go swoją ładowareczką, a w międzyczasie skorzystać z ich dobrodziejstw, co mają w kuchni. No i wszyscy są zadowoleni i możesz sobie podładować w tą godzinkę i jechać dalej i właściwie wtedy nie ma problemu, że ci ta bateria zgaśnie. Pytanie pomocnicze. Czy jeżeli jeżdżę rowerkiem elektrycznym, sobie tu po tych waszych szlakach śmiesznych, to mogę sobie Suronem jechać albo innym motorkiem elektrycznym? No właśnie, jeżeli to byłby rower, to pewnie możesz. Nie, nie chcę pedałować, bo nie. Chcę być cichy i jechać po górach. No to zgodnie z prawem nie możesz. No. A dlaczego na rowerach mogę wtedy? Bo na całe szczęście jeszcze nikt za to się nie zabrał i nie stworzono osobnej kategorii rowerów elektrycznych, które będą miały również zakazy. Ale pamiętajcie też, jak jeździcie na rowerach elektrycznych, to uważajcie na ludzi, którzy idą pieszo w górach. Nie świrujcie, nie rzucajcie kamieniami, nie jeździcie za szybko po szlakach turystycznych. Tak, żeby te miejsca były dla wszystkich, a nie tylko dla rowerzystów, bo szybko narobimy tak zwanego gnoju i potem zacznie się nagonka nie tylko na motocyklistów, ale również na rowerzystów. A często tymi rowerzystami są właśnie motocykliści, którzy chcą sobie pojeździć po górach. I pytanie, czy motorzyści sami sobie nie narobili w przeszłości gnoju i dzisiaj nie zbijamy tej śmietanki? No właśnie, no trochę pewnie tak, ale no, czasu nie cofniemy, za to możemy zadbać o to, co będzie w przyszłości, więc zadbajmy o to, żeby rowerki elektryczne nadal były fajne, cool i dzień dobry na szlaku i spokojnie i siema. Ja się napiję. No, to co? Jedziemy dalej? Jeszcze pomyślimy, co powiedzieć. Poczekaj, jeszcze może coś powiem. Teraz jeszcze ma jakieś pytanie do rowerka. Ej, siodełko, siodełko jest wygodne. Właśnie miałem powiedzieć o tym. Fajnie, że i w ogóle tak, tu jest dużo, bo wiadomo, rowery składa się z części i bierzesz z półki części i składasz. No i wiadomo, tu masz RockShoxa fajnego zresztą ze zbiorniczkiem i tam inne podzespoły, opony wiadomo Maxxisa, bla bla, tu masz Shimano, to są podzespoły rowerowe, ale fajne jest to, co wspomniałem, że ta rama jest ichnia, autorskie rozwiązanie z własną geometrią. Fajne jest to, że oni dali własne siodełeczko tutaj, które jest z jednej strony sportowe, a z drugiej strony zobaczone jest bardzo elastyczne, takie wygodniackie, powiem szczerze, to mi się podoba. Mój rower za 2000 zł ma takie siedzenie, że nie da się na nim jechać. Nie da się. No. Dojeżdżam 10 km i muszę jechać na stojąco. Już kiedyś bluzę sobie podsadzałem. Ja tylko dodam. Przez to nie lubię rowerów. Aha. Przestałem lubić. A wiesz, że jak bluzę podsadzasz, to potem ci się te nogawki wkręcają, znaczy rękawy w koło. Zawsze tak się dzieje. No, ja tak sobie jakieś kurtkę spaprałem niestety, bo sobie zawiązałem. Dobra, nieważne. A wiesz, że tu masz w ogóle port USB jeszcze? I możesz, ładujesz? Możesz sobie z niego ładować telefon na przykład podczas jazdy. Wydaje mi się, że to jest też spoko opcja. A jeszcze jest jedna opcja taka, tutaj taka, widzisz, żaróweczka, w sensie, że lampka. Wiesz po co ona jest? Ja to wczoraj wieczorem, jak ściemniało, odkryłem, że jak ją naciśniesz, to ten wyświetlacz tutaj LED-owy pokazujący ile stan baterii i jakie wspomaganie, on przyciemnia się. I ty, właśnie ja miałem o tym mówić, jak w nocy jechaliśmy, że kurde nic nie widzę, jeszcze w tych brylach swoich śmiesznych, że nic nie widzę, ja tylko tą lampę. Ja to odkryłem, jak już schodziliśmy na noc. Ty, patrz, coś się przyciemnia, o. Bo chciałem go wyłączyć, a nacisnąłem nie ten przycisk, co trzeba. Czyli ten rower jednak nie ma wad, bo właśnie ten wyświetlacz miałem, mówi, że sam mocno pali mi po łbie. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli tak zwany walk mode, o którym nie powiedzieliśmy. A właśnie jak to działa? Bo ja wciskałem ten przycisk i nie czułem. Musisz go wcisnąć i przytrzymać. I wtedy rower, podchodząc pod strome wzniesienie, bo nie wszędzie. Ale czekaj, czy muszę hamulec cisnąć, czy stoję? Wciskam i zaczynam prowadzić. Musisz go włączyć, ten rower, przede wszystkim. Dobra, no teraz jest wyłączony, ale normalnie... Musisz przytrzymać i cały czas, dopóki trzymasz, on będzie cię wspierał tak, jak będziesz szedł. Więc to jest fajne, bo dzięki temu tego cięższego bądź co bądź rowerka nie musisz wpychać pod górę, tylko on sam siebie wciąga, nawet trochę ciebie wciągając po drodze, więc to jest bardzo przydatna opcja, jak jeździsz tak trochę ostrzej, stromiej. Chodź Piotrku, jedźmy, wciągnijmy te góry nosem. Chętnie. Do widzenia, cześć, przyjaciele. No i co mamy to? Możesz to wyłączać i chodź, jedziemy, bo szkoda dnia, tak ładnie słoneczko świeci. Ciekawe, czy to się nagrywa. Życie jest piękne, rowery. Ale go zaraz przeczoram po górach, przestanie mu się to podobać.